Witam Państwa bardzo serdecznie na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Przeczytam, dlaczegośmy się dzisiaj zebrali. Wójt zwrócił się do mnie pismem z taką konkluzją. Gmina Biała Podlaska w ramach oszczędności stara się o środki zewnętrzne na zmianę oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne. Złożony wniosek w ramach osi priorytetowej efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5, promocja niskoemisyjności, regionalny program operacyjny województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Nazwa zadania energooszczędne oświetlenie w gminie Biała Podlaska. Po weryfikacji naszego wniosku przez Urząd Marszałkowski zachodzi konieczność zwiększenia przeznaczonej na ten cel kwoty o 100 tysięcy złotych. Urząd Marszałkowski wyznaczył 10-dniowy termin na przedłożenie dokumentów potwierdzających zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu. Stąd wynika konieczność zwołania sesji, ponieważ w kompetencji Rady Gminy leży uchwalenie zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozy finansowej. Konieczne jest także podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Podlaska w 2020 roku, która powinna być podjęta w ustawowym terminie do 30 marca. I żebyśmy się nie zwoływali następnej sesji, nie robić, a wiadomo, teraz jest i koronawirus, to od razu chcemy podjąć drugą uchwałę. W związku z powyższym przeczytam porządek dzisiejszej sesji. Otwarcie posiedzenia w sprawie regulaminowej, stwierdzenie kworum, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na lata 2020, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności i zamknięcie posiedzenia. Kworum mamy, jednej osoby nie ma, możemy podejmować uchwały, jest usprawiedliwiony chory. Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwały, przegłosujmy, kto jest koleżanek i kolegów za przyjęciem przedstawionego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę, program został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Biała Podlaska na rok 2020. Jeśli będzie trzeba, to poproszę pana skarbnika, jak to szczegółowo zapisy w uchwałach. Ja myślę, że warto omawiać te dwa punkty razem i wieloletnią prognozę finansową i zmiany w budżecie, dlatego że dotyczą tak naprawdę jednego zadania. O którym mówił pan przewodniczący. Szanowni państwo, w momencie składania wniosku mieliśmy bardzo krótki termin. Nie chcieliśmy, żeby przepadł. No i wniosek złożyliśmy skutecznie. On jest w tej chwili w ocenie formalnej w Urzędzie Marszałkowskim. W ostatniej chwili myśmy dołożyli jeszcze jeden projekt. Powiem te kilka elementów samego wniosku, czego on dotyczy. Wymiany oświetlenia LED-owe tradycyjnego, to jest 504 oprawy. Dotyczy to tych opraw świetlnych, które wiszą na naszych, czy są zawieszone na naszych słupach własnych, bo musimy się dokumentować własnością. Plus do tego dwa zadania inwestycyjne, które mieliśmy gotowe projekty. Jedno to jest Michałówka, a drugie, które nam skutkuje tą zmianą dzisiejszą. Dostaliśmy w ostatniej chwili projekt na Styżyniec, wykonany przez wykonawcę, który robił dla PGE projekt zamiany zasilania energetycznego w ulicy Dworskiej i zaoferował, że zrobi nam, ponieważ mapy ma kupione, za 1500 projekt oświetlenia. O cenie mówię, bo szkoda było nie skorzystać, o tak powiem, przy takich cenach. Więc ten projekt się pojawił, no grzechem byłoby go nie dopiąć do dużego projektu. I w tym momencie to skutkowało tym, że dopięliśmy go do wniosku, ale zabezpieczenia finansowe trzeba w tej chwili zwiększyć, żeby zapiąć budżet projektu. Mamy termin do poniedziałku praktycznie, chcemy to uczynić jutro, donieść konieczne poprawki do naszej dokumentacji leżącej w Urzędzie Marszałkowskim. No i tyle. Myślę, że warto to zrobić, bo przy takim dofinansowaniu tych zadań to jest ostatni konkurs na oświetlenie, na wymianę oświetlenia w tej perspektywie starej.
Zobaczymy, czy to się uda oczywiście pozyskać te pieniądze, no ale trzeba spróbować. Także tyle wprowadzenia. Jeżeli pan skarbnik chciałby uwagi dotyczące, gdzie to się znalazło tam już w tabelkach, to proszę bardzo. Chyba, że ja myślę, że nie ma takiej potrzeby. To tylko taka zmiana. Czy jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę, czytam treść uchwały. Uchwała numer 15/115 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2020. Rada Gminy uchwala, co następuje. Treść każdy przed sobą ma. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest z koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Przeciw nie ma. Uchwała została przyjęta. I przystępujemy do następnej uchwały. To będzie podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Czytam treść uchwały. Uchwała numer 15/116 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i przystępujemy do trzeciej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami. Kto tam mówi? Krzysiek, proszę bardzo. Ze względu na to, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi podejmowany jest do 30 marca corocznie, radni gminy muszą go zatwierdzić, wykorzystujemy termin i przedstawiamy na tej sesji nadzwyczajnej ten projekt, gdyż sesja już następna będzie chyba w kwietniu. Głównymi założeniami programu są zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Mamy podpisaną umowę ze schroniskiem trochę daleko, bo aż w Ostrowie Mazowieckiej, no ale niestety z punktu ekonomicznego jest to opłacalne, a także ze względu na ilość tych zwierząt, które możemy tam umieścić, bo aż 30. Schronisko zobowiązuje się także do obligatoryjnego wykonania sterylizacji i kastracji tych zwierząt, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Ponadto w programie zapisane mamy gospodarstwo rolne, które zapewni miejsce w przypadku odebrania zwierzęcia właścicielom gospodarstwa, gdy będą niewłaściwie traktowane. Zapisaliśmy wcześniej ośrodek Wiosenny Wiatr w Oskrzenicach Dużych, małych, tak? Jednakże nadzór wojewody zakwestionował ten zapis i musieliśmy go zmienić. Musi tu być typowo gospodarstwo rolne, także proszę tutaj o wprowadzenie autopoprawki. Wpisane zostało gospodarstwo rolne w miejscowości Zabłocie. Już wcześniej to gospodarstwo było wpisane w poprzednich latach.
Ponadto odbiorem i transportem, utylizacją padłych zwierząt zajmuje się nadal zbiornica Padliny w Skurcu. To takie główne założenia tego programu. Program nie jest długi, ale musimy go zatwierdzić. Także proszę o zatwierdzenie programu. Z tą autopoprawką z prowadzeniem gospodarstwa w Zabłociu jako gospodarstwo przyjmujące zwierzęta w przypadku nagłych konieczności. Też będziemy się tym zajmować, z tym, że koty są zwierzętami wolno żyjącymi. Także możliwe jest dokarmianie czy leczenie i odstawienie, że tak powiem, w miejsce bytowania zwierząt. Ale jak na... Pokój Wydział Rolny, pokój numer 8. Dzisiaj mieliśmy sytuację taką, że właśnie kot, jedna pani z naszej gminy została pogryziona przez kota. Także kot został schwytany już. Problem został rozwiązany i przewidziany. Pani mała, czy pani... Jak to by było, gdybym nic nie powiedział? No właśnie. Podławianie bezdomnych zwierząt. Kto to będzie robił? Czy jakaś ta stała szkoła rycnów, czy... Nie wiem, kto to... Pytam się, kto będzie odławiał bezdomne zwierzątka. Czy mówię, już są jacyś rycle, którzy mają do tego uprawnienia? Bo człowiek spoza nie będzie się uganiał za jakimś cudzym psem, nie? No, nie wiem, czy sołtys to ma robić? A jeśli tak, to za ile? To ty chciałeś być sołtysem za pieniądze? Ale panie, rozumiesz, staramu. No myślę, że kwestii tej to sołtysi tylko bardziej pomocni będą. Wskazanie miejsca przebywania. Mamy no jeszcze nie podpisaną wprawdzie umowę, ale już doprecyzowujemy szczegóły tej umowy. Będzie to firma z Łukowa, która wcześniej zajmowała się też odławianiem zwierząt na terenie naszej gminy. Firma Janek z Łukowa. Będzie odławiała i dostarczała do schroniska w Ostrowi Mazowieckiej. No to tak było jak ostatnio. Musiałem złapać psa, którego i dopiero odławiony był przeze mnie. Ja nie wiem, ja już mówię się współpraca nam się dobrze układała, także myślę, że teraz też tak będzie. A może założę działalność gospodarczą? No to już. Proszę o podjęcie uchwały z tą autopoprawką. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 15 przez 117 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Podlaska w 2020 roku. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Podlaska w 2020 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, także uchwały mamy załatwione wszystkie. Pani Grażyna chciała jeszcze dwa słowa informacji. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że od dzisiaj nie funkcjonują normalnie szkoły.
bo jest ograniczone przyjmowanie dzieci do szkół i do przedszkoli. Natomiast zamknięty jest żłobek już tak pod klucz, że dzieci nie mają wstępu od dzisiaj. I minister edukacji narodowej wystosował dokument, który chciałabym w części dotyczącej rodziców przeczytać państwu, dlatego że nie wiem, czy świadomość wszystkich rodziców jest taka, jak być powinna. Więc jeżeli państwo macie kontakt z ludźmi, którzy mają dzieci, dobrze, żebyście państwo też wiedzieli, co rodzic powinien, bo nie są to ferie. Wszyscy muszą zdać sobie sprawę z tego, że to nie są ferie. Dzieci nie mają prawa przemieszczać, nie powinny, o tak może powiem, przemieszczać się dowolnie, a już na pewno jeździć środkami komunikacji miejskiej, bo to jest zagrożenie. I nie po to zostały szkoły zamknięte, żeby dzieci biegały sobie pomiędzy, powiedzmy, wsią a miastem, bo mogą same przejechać autobusem. Nie o to chodzi. Chciałam państwu odczytać tę część właśnie dotyczącą rodziców. To jest apel ministra edukacji. Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne twoje i twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca. Już całkowicie. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12-13 będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. Chciałam powiedzieć, że ja dzisiaj sprawdziłam w naszych szkołach gminnych, to w niektórych było jedno dziecko, w niektórych dwoje dzieci, także to rodzice akurat chyba zrozumieli. Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie e-podręczniki udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować lub poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS. Pokaż osobom, które będą opiekować się twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Śledź na bieżąco komunikaty Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły posługuje się e-dziennikiem. Wszyscy rodzice wiedzą, jak do tego miejsca dotrzeć, do wszelkich informacji. Także bardzo proszę, żeby poważnie rodzice podeszli do tego tematu. Szczególnie jeżeli chodzi o to przemieszczanie się dzieci. Nie możemy popadać w paranoję. Dziecko może wyjść na spacer. To nie jest klatka, w tej chwili mieszkanie, ale nie powinno przebywać w salach zabaw, na placach zabaw, czyli tam, gdzie pojawiają się inne dzieci. Dziękuję państwu. Wyczerpaliśmy program. Zamykam 15. sesję Rady Gminy. Do widzenia, do zobaczenia.